W ogóle tak, wiesz, to było tak szybko, że się nie wydaje, że wiesz, musimy być szybko się przebrać, ubrać buty, wyjść już, być gotowe, wiesz, za chwilę wychodzimy. Nie masz na nic czasu nawet i nie myślisz o tym po prostu, co się dzieje dookoła. I dopiero potem, jak dziewczyny tam narzekały, szybko się przebierając, gdzie jest moja suknia, gdzie są moje buty, a ona mi poszturchnęła, a teraz coś zrobiła i wiesz, i dopiero zorientowaliśmy się, że coś tu nie gra. Także... A, no właśnie, jeszcze wróćmy może do jurorów. Ja wiem, że może też trochę Dawid Woliński, ale tak myślę, że Joanna Krupa przede wszystkim ciebie gdzieś tam faworyzowała, bo właśnie ty jej się podobałaś jako taki model pięknej, ładnej kobiety, gdzie Joanna Krupa też właściwie i jest w magazynach modowych i w sesjach reklamowych i tak dalej, ona nie jest typowo na wybiegu i pamiętam, że jak odpadłaś, to też bardzo płakała, bardzo to przeżywała. Czy ty też czułaś, że właśnie z nią miałaś taki najlepszy kontakt? Tak, dokładnie tak. Jasia bardzo mnie wspierała, dużo rozmawiałyśmy, naprawdę dużo mi pomagała i naprawdę bez niej to chyba nie wiem, czy bym dała radę tak daleko zajść. No, bardzo mi kibicowała i w ogóle doradzała mi dużo miłych rzeczy, także naprawdę przy tym, jak już wiedziałam, że odpadnę, i to po prostu serce mi się łamało, normalnie jak płakała, w ogóle było mi strasznie przykro, ale naprawdę jest kochaną osobą, prawdziwą i taką szczerą, także... Właśnie, takie też mam wrażenie, że dokładnie. Ona po prostu jest bardzo szczera w tym, co robi, jak się zachowuje. To jest takie wszystko z serca. Tak, dokładnie. Zawsze jak mówi, to mówię prawdę i szczerze to, co myśli. Także bardzo to doceniam. Teraz masz bardzo wielu fanów na Facebooku. Czy jak się w ogóle zmieniło twoje życie po programie? Czy już jesteś taką osobą medialną, rozpoznawalną? Jak to wygląda? Wiesz co, ja nie chciałam bardziej tak traktować tego programu, żeby po prostu być znaną, żeby wszyscy mnie zaczepiali, czy żeby się, nie wiem, lansować, czy coś tego typu. Po prostu chciałam zaistnieć w tym modelingu i dać sobie jakąś szansę po prostu, żeby się wybić, żeby zostać zauważoną przede wszystkim. No ale wiadomo, co się z tym łączy, jak to jest po prostu program na całą Polskę. Także naprawdę, mam po prostu cały Facebook zawalony, szczerze ci powiem. Nie jestem w stanie teraz wszystkich wiadomości przeczytać, dostaję po prostu codziennie tyle zaproszeń i miłych wiadomości od wszystkich. Także byłam w szoku, bo to naprawdę jest dużo i w ogóle jakieś powstały w ogóle moje fanpage'e i jakieś strony, gdzie po prostu są moje zdjęcia i ludzie się wypowiadają. Także naprawdę tyle miłych słów jeszcze nie słyszałam od nikogo. I naprawdę to było mega zaskoczenie dla mnie i od wszystkich. Naprawdę dzieje, na przykład gdzieś idę sobie na zakupy czy coś, to wszyscy mnie zaczepiają zawsze. Jeszcze jak byłam w programie i gdzieś mnie tam widzieli, to na przykład mi podchodzili i mówili na przykład, że mi gratulują, że trzymają za mnie kciuki, że czyli mam być dalej w programie. Bardzo miło, tak, wspierali się bardzo wszyscy. Miło, naprawdę. A czy dalej chcesz, żeby ta twoja kariera właśnie szła w kierunku modelingu, czy gdzieś chcesz wykorzystać te swoje 5 minut, tą swoją szansę i spróbować czegoś zupełnie innego? No oczywiście ja bardziej myślę o modelingu właśnie, jakichś sesjach, bo wiadomo, nie nadaje się za bardzo na wybiegi, bo jestem za niska. Także może jakieś reklamy albo po prostu jakieś sesje zdjęciowe, coś tego typu. Czy już gdzieś tam nam możesz coś zdradzić, co się dzieje, czy to się jakoś rozwija? No na razie, wiesz co, powiem ci szczerze, miałam jedną sesję reklamową, taką świąteczną, która będzie w Warszawie, o ile już się nie ukazała, nie wiem dokładnie. A tak przede wszystkim to wszystko się dopiero po tym finale rozstrzygnie, bo dopiero wtedy będziemy mogły mieć jakieś oferty pracy, także zobaczymy. A co wartościowego wyciągnęłaś z tego doświadczenia, no nawet z całego po prostu programu? Co cię ten program nauczył tak naprawdę? Wiesz co, naprawdę dużo mnie nauczył, dużo cierpliwości przede wszystkim na czekaniu, wytrwałości naprawdę, żeby po prostu wierzyć w swoje siły i naprawdę chcieć tego wszystkiego. I żeby wierzyć przede wszystkim, że się uda i nie wiem, i nie się starać się bardzo, nie poddawać się przede wszystkim i nie wiem, przy tym mieć jakiś taki zdrowy rozsądek przy tej rywalizacji przede wszystkim, bo nie wszyscy tak myślą i nie każda z dziewczyn taka była. Także no naprawdę wielka szkoła życia. No właśnie, a jak jeszcze skomentujesz to odejście Magdy, bo tutaj mówisz o wytrwałości, o tym, żeby się nie poddawać, a Magda gdzieś tam stwierdziła, okej, dobra, może to jest dla mnie za dużo, ta sesja nago i w tym momencie się wycofała. Czy uważasz, że powinna sobie dać tą szansę, zaryzykować, spróbować? Bo tak naprawdę przecież ona już jest teraz gdzieś tam rozrywana przez światowe też agencje. Tak, dokładnie. Magda w ogóle to naprawdę wielka kariera przed nią. Już się wszystko rozkręca, także... No wiesz co, ja z nią bardzo się zaprzyjaźniłam, dużo rozmawiałyśmy i przed tą sesją też rozmawiałyśmy właśnie o tym, czy jednak podejmie tę decyzję. Namawiałam właśnie, żeby może spróbowała, może po prostu nie wszystko pokażę, bo ja będzie to w jakiś ładny sposób ujęte.
No ale niestety po prostu chyba stres i to wszystko tak spowodowało, że zrezygnowała. Ale mimo wszystko ja ją cały czas wspierałam, mówię, że jak zrezygnujesz, to i tak zrobisz karierę, wiadomo. Ale mimo wszystko bardziej ją zachęcałam za tym, żeby była dalej po prostu w tym programie. No właśnie, bo nigdy nie wiadomo, czy taka sesja gdzieś nie będzie ją czekać w przyszłości, prawda? Więc to jest takie... No i już niestety nasze ostatnie pytanie. Jakie rady mogłabyś dać dziewczynom, które gdzieś tam są też takie nieśmiałe, siedzą sobie teraz przed telewizorem, oglądały tą drugą edycję i sobie myślą, może jak będzie trzecia, to ja się decyduję. Wiesz co, na pewno muszą bardzo tego chcieć. Muszą na pewno wierzyć w siebie, mieć dużo wytrwałości i w ogóle tego po prostu, tego czegoś, że naprawdę będą potrafiły się sprzedać, bo to przede wszystkim jest mega ważne w tym programie. I dużo odwagi. Bo naprawdę bez tego to chyba, bez wsparcia i tego typu wsparcie rzeczy, najbliższych też, dokładnie. Tak myślę, że to ja po prostu bym nie wytrzymała. Ale no, na pewno muszą próbować, bo to jest najważniejsze. Gdybym ja nie spróbowała, to bym się nie dostała do tego programu. Nigdy by się nie przekonała. Dokładnie. No także zawsze warto spróbować. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za spotkanie. No właśnie, wszystkie dziewczyny zachęcamy do tego, żeby wierzyły w swoje siły, żeby próbowały. Mam nadzieję, że trzecia edycja to model jeszcze przed nami. A ja zapraszam Państwa już jutro, jak zwykle na godzinę 17.30. Żegnam się już dzisiaj z Państwem w imieniu swoim i Patrycji. Serdecznie dziękujemy. Do widzenia.